Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl. Ile jest liczb pięciocyfrowych spełniających jednocześnie następujące cztery warunki? Po pierwsze, cyfry setek, dziesiątek i jedności są parzyste. Po drugie, cyfra setek jest większa od cyfry dziesiątek. Po trzecie, cyfra dziesiątek jest większa od cyfry jedności. Po czwarte, w zapisie tej liczby nie występuje cyfra 9. Czyli zobaczmy, mamy 5 miejsc. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, bo to są liczby pięciocyfrowe. Tutaj mamy piąte miejsce, nie chcę wyjść. Dobra. I teraz tak, cyfra setek. Tutaj jest cyfra setek, tutaj jest cyfra dziesiątek, tu jest cyfra jedności. Wiemy, że cyfry setek, dziesiątek, jedności są parzyste, czyli tutaj wszędzie stoją liczby parzyste. Parzysta. Wiemy, że cyfra setek jest większa od cyfry dziesiątek, czyli setek większy od dziesiątek, czyli tutaj taki znaczek zachodzi. Ponadto cyfra dziesiątek jest większa od cyfry jedności, czyli tutaj taki znaczek zachodzi. I w zapisie tej liczby nie występuje cyfra 9, czyli dziewiątki nie możemy uwzględniać. Wypiszmy sobie najpierw cyfry parzyste. To będzie 0, 2, 4, 6, 8. To najpierw się zajmijmy teraz trzema ostatnimi cyframi. Jaka może być konfiguracja na trzech ostatnich miejscach? Na ostatnim miejscu może być 0, na przedostatnim musi być tutaj co najmniej 2, tutaj musi być co najmniej 4. Albo może być tak, 0, 2, 6, albo może być 0, 2, 8. Może być tak, 0, 4, 6, może być 0, 4, 8. Może być, co jeszcze? Może być 0, 6, 8. No i tutaj już szóstko w tym miejscu, więcej nic nie wykombinujemy. Co dalej? Dwójka na ostatnim miejscu, to tutaj musi iść czwórka, tutaj musi iść co najmniej szóstka. Tutaj dwójka, czwórka, ósemka. Co dalej? Dwójka, szóstka, ósemka. No i z dwójką na końcu chyba już wszystko. I teraz z czwórką na końcu. Czwórka, szóstka, ósemka. No i już nic innego pod uwagę wziąć nie możemy. Czyli trzy ostatnie miejsca mogę zagospodarować na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, na 10 sposobów. Czyli trzy ostatnie miejsca mogą być zagospodarowane na 10 sposobów. A teraz co z pierwszymi dwoma miejscami? Zobaczmy, że pozostałe dwa miejsca mogę uzupełniać w sposób dowolny, z tym, że na pierwszym miejscu nie może być 0, i na tych dwóch miejscach nie może być dziewiątki. No to na tym miejscu ja mogę sobie wstawić jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę, piątkę, szóstkę, to jest sześć, szóstkę, siódemkę, ósemkę bez dziewiątki, a na tym miejscu mogę wstawić dowolną cyfrę łącznie z zerem, czyli 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli tutaj mam do wyboru możliwości 10 na tym miejscu, przepraszam, bez dziewiątki. Dziewiątka tutaj też być nie może. Czyli tutaj mam 9 możliwości do wyboru, a tutaj będę miał 8 możliwości do wyboru. Czyli wszystkich konfiguracji jest tak. 8 razy 9, czyli 72, razy 10, czyli to będzie 720. 720, ponieważ otrzymuję to z wymnożenia ósemki, razy 9, razy 10. I to jest odpowiedź do zadania.